Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w The Guild 3. Tadeusz jedzie. Czy on jest... On jedzie po Monkę, jak się nie mylę, bo chcieliśmy ją sobie sprzedać, bo pieniądze idą do góry, moi drodzy. Jest coraz lepiej, jeśli chodzi o zdobywanie kolejnych poziomów. Zdobędziemy obywatela, to już w ogóle można zacząć się tam starać o bycie jakimś czopkiem w ratuszu. Więc weźmiemy sobie troszkę mąki. Nie ma jakoś jej mega dużo, ale możemy troszkę, panie kolego, wziąć, prawda, tę mąkę i se sprzedamy mąkę. Dobra, nie spojrzałem w sumie, gdzie najlepiej. Ty masz konia, wtedy tam pojedziesz. Doberstorpe. Dobra, szukamy Doberstorpe. Nie mam pojęcia, gdzie jest Doberstorpe. To nie jest Doberstorpe. Tu może być kilka. Sankt Mama. Tam są szubienice, inne jakieś moklomy, może tutaj jakimś cudem. To Boroboro, to nas Boroboro nie interesuje. Czekajcie, czy mogę jakoś... Good. No i ja go wysłałem tam, rozumiem. Ta się mapa nam popsuli, ale mapo, nie mogę jej... Bo przez to, że ona się ten, to nie można jej przesunąć bardziej. Tu są jakieś molololo. Coś na... to było takie dziwne, nie? Nie mówcie, że tu. Dobra, na szczęście nie tu. Ty, bez jaj, gdzie to jest? Dziura w ścianie. No to może być to. Tutaj nie, ale tu może być kilka. Tu? Nie. Bez jaj, tu... No już co prawda ja go tam wysłałem, gdzieś tam jedzie, debil. Zaraz się okaże, że w złą stronę zupełnie. Ej, ale bez jaj, nie widzę tego. No bez jaj. Dobra, Tadeuszu. Pojedziemy z tobą tu. Do najbliższego. Tutaj, a czekajcie, a ten skręt gdzie nas zabierze? Tutaj. Ale podjedź tutaj. Co tu się dzieje w ogóle? Palą! Pali się cmentarz, kurde, groby palą! Czemu to mi się w ogóle... Ja bym chciał popatrzeć na to z bliska, to nie mogę, bo jak tylko przybliżę... To od razu... No tam palą groby, nie wiem co tu się dzieje, to jest taki... A to jest tylko coś, to się nie da kliknąć, to nie jest taki cmentarz do kliknięcia. No dobra, niechaj będzie. W każdym razie, tu grzecznie pracują, robią swoje, to jest bardzo dobra informacja. Teraz tak, my tutaj możemy robić bydło i niby robimy bydło. Tylko pytanie dnia, jak wy robicie to bydło? Bo teraz ta osoba robi bydło. Polowanie na szczury? Twój syn kogut złapał właśnie żywego szczura. Kogut. Możemy go zobaczyć, tego szczura? Raczej inaczej nie ma czegoś takiego. Masz szczura? Masz szczura! On ma szczura! Nie można go sprzedać. A mógłby sprzedać, no. To zjedz go. Jak nie możesz sprzedać, to zjedz, panie. A my ciągle siedzimy na... slow motion, ja się tutaj jak zastanawia, co tu się odpierdziela. No dobra, jestem lekko, jak lekko mi smutno. Liczyłem na to, że skoro czasami gdzieś tu można spotkać jakieś świnki, to ja też będę miał te świnki. A to wygląda na to, że my na te bydła nie zobaczymy jako takiego. To raczej jest dekoracja mapy tak w takim wypadku. Boli mnie to, boli mnie pupa z tego powodu. Ja chcę świnko bydło, no. Naprawdę? No zaraz tu się już robi, jest jedna krówka i nie ma tej krówki. Oszukują. Jak tam bije? No naprawdę? A może da radę coś zbudować tak po prostu? Pomniki, podium, magazyny, studnie. Tylko tyle, jeśli chodzi o jakieś takie pierdu. An employee is inebriated. Pijany pracownik. No podium będziemy budować, będziemy tam... na tym podium mówić, że jesteśmy zajebiści. Co się stało? Trude upija się w sztok. A nie w sztos? Sztok? No w sztok może. Dobra, nieważne. Jeden pies. No dobra, no to mamy dwie krowy na sprzedaż. Za stówkę, więc nie najgorzej. Ogólnie to bym mógł nawet im zmniejszyć cenę, żeby tam się cieszyli bardziej ludziki, jak u nas kupują. I co? I tutaj, jeśli chodzi o sklep, to 000.
Dobra. No i git, to tam się będzie jakoś to działało teraz. Oczywiście w teorii, jakbyśmy tutaj rzeczywiście może kupili sobie rozszerzenie i dali kolejnego pracownika, to nawet byłoby to jeszcze lepsze rozwiązanie. Dawaj nam, dobra. Very good. Tutaj jak... Tutaj jest problem bardziej z pszenicą. No kurczę... No kurczę. Tylu tu pracowników mamy i tak sobie słabo radzicie. Świniaki wy. W teorii mógłbym jeszcze... Ale nie, to bym musiał... Czyli muszę agronoma kolejnego zdobyć, tak? Tak to było mi na szybko tłumaczone. No może być. Chociaż... Ale może być, że o to chodzi. Może być. No bo tu się nic więcej nie dowiemy. Muszę podnieść budynek, tak. Dobra. Klara, ty nic nie robisz, bo nie masz mąki. Teraz tak, ty powiedz mi, przyjacielu, ile tu... Bo normalnie tam za 82 damy radę. Tu jakieś pożary. A tu... Dobra, 78 niech będzie. To nie jest, myślę, tragedia. Nie wiem, czy nie kupić inaczej. Jak... Szczerze wam powiem, nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi z tymi, nie? Z czopkami, co mają jakieś te wykrzykniki. Tyle razy grałem w tę grę, nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi z tymi wykrzyknikami. Boże, takie rzeczy se gada i tyle? No to wygląda jak jakiś quest, kurde, ale no... To raczej nie są questy. No byśmy dobili do... W sumie nie. W teorii mógłbym, jak tu już jesteśmy, tylko chcę zostać obywatelem. Tylko ratusz, albo jestem ślepy, albo nie było go tutaj. Tylko on będzie. W tym drugim mieście on jest, nie? Ale to jest aż dziwne, nie może być. Nie może być. Znaczy może być, no ale nie może być. Bo tu są wszystkie takie garnizony. To jest ładne, nie? To mi się podoba. To jest bardzo ładne. No dobra, no to ciśniemy w takim razie. A bo ty jesteś w tym mieście. A to by było w takim razie tutaj, ten ratusz, nie? Dobra, ciśnij tam. Bo myślę, czy by nie kupić czegoś tej koleżance. Kurde, znowu nie sprawdziłem, a dzisiaj dziecko się urodzi. Będę musiał się na szybko przygotować. Patrzcie, ile my już mamy soczków w magazynie. Ale nie ma tego, ale ona ciśnie akurat. Gilbercie, nie wiem czy... No masz w sumie... Masz trzy miejsca, więc możesz wziąć trzy ostatecznie, więc to raczej nie jest jakiś wielki problem. Chłop tam, kurczę, chyba zawiedziony, że nie ma kogo wieszać. Co w tym trudnego? W wieszaniu ludzi? No nie wiem. Wolałbym chyba się nie dowiadywać nigdy. Dobra, więc plan jest taki, że kupimy sobie, mając tyle hajsu, bo cukier został sprzedany, kupimy sobie obywatela. Jak będziemy mieli obywatela, to w teorii możemy się starać. Tylko to też kosztuje. Tylko, że wpisowe to są tylko za te punkty, nie? Za wpływy. No i tutaj jest dochód ze stanowiska na cały dzień jakby, nie? 500 zł i 85 natury, czyli nam się zwróci, jakby nam się udało zdobyć. Ale czy by nam się udało zdobyć, to jest kwestia tego, żebyśmy tak naprawdę musieli się dobre mieć tutaj stosunki z niektórymi osobistościami, które wybierają. Tadeusz jedzie, potężny Tadeusz. O nie, Tadeuszu! No zobaczymy. Ciekawe, czy ktoś zaatakuje biednego Tadeusza. Tadeusz ma trochę hajsu, nie? Chociaż w teorii nie powinien mieć tego przy sobie. Całego. No ale sprzedał mąkę, więc niech będzie, że ma przy sobie trochę. Ale nie, dobra, na szczęście gościu kogoś złapał innego. Jakiegoś Bruno. No i dobrze. Jeszcze jak biegnie, jakby nie, dobra, jakby gonił Tadeusza. Ale na szczęście nie ma tak dobrze. Tadeusz nie jest goniony. No dobra, no to możemy w
wtedy pomyśleć. No tutaj muszę coś. Wow, wow, wow. Rozbudowują zagrodę. No musimy coś tu pomyśleć, bo jest problem. Za mało pszenicy tutaj robią. Ja bym mógł jeszcze chyba efektywnie. No i jest... A co ona się urodziła o takiej dziwnej godzinie? Cholera, no i teraz zapomniałem sprawdzić, a tu się nie da ten i czas leci. Panie Lutelu, musimy szybko znaleźć kogoś. No dobra, to będzie pan... Właściwie pani Oxy. Przynajmniej tak mi się wyświetla na YouTubie. Oxy0084, więc już uznamy, że bez numerków. No Oxy jest silna. Trochę tu się nasiedziałem, więc minęła nam godzinka w grze mniej więcej. I zrobiły się straszne rzeczy. Dobra, idź tu. Mamy hajsy. Idź tu, kup tytuł. Siema, siema, ja chcę tytuł. Dawaj mi tytuł obywatela za 3200. I 200 tego, dobrze, że miałem to. Jesteśmy obywatelem. Możemy mieć 5 działalności, możemy mieć pachołka. Sprawy sądowe dwie możemy mieć jednocześnie. Sygnet. Suwak. Weź udział w zdarzeniach. Uprawnienia do dzierżawienia budynku dostawcy zasobów. Czy tutaj coś na głos. Zagoń tragarzy do pracy. Gdy będziemy zaganiać do pracy? Znajdź dowód. Co tam jeszcze? Ubiegaj się o stanowisko. Poślij do szkoły. Tak, no możemy dzieci do szkoły wysyłać. Wynajmij oprycha. Strzeż budynku. Ochraniaj kogoś i dom. Dobra. Ubiegaj się w teorii, byśmy jeszcze mogli. Ubiegaj się o stanowisko. Może zmniejszę prędkość. W rodzinnym mieście? A jakie jest moje rodzinne miasto? To jest jednak ratusz gdzieś w tych innych. A które jest moje rodzinne? Ja nie wiem, które jest moje rodzinne. Panie, nie wiem skąd ja jestem. Ja nic nie wiem, nie. No dobre. Tadeusz. Siadaj na konia. I Tadeusz, to my musimy myśleć, co my jesteśmy. Co tu się dzieje? Panie Tadeuszu. To my chyba podlegamy pod to miasto. To znaczy, że gdzieś tu musi być ratusz. A ja cisnę, kurczę, nie wiadomo po co tak daleko. Widział ktoś tu ratusz? Trzeba będzie kiedyś poszukać tu ratusza. No trzeba będzie. Znaczy inaczej. Ja nie muszę robić tego przecież... Znaczy już się nie da. Przynajmniej nie w... A w Hamburgu to ten, a tutaj Kilonia na przykład, bo co to jest? To jest Lubeka. Lubeka. Tutaj 3 osoby, aż tutaj jedna, ale to chyba nie mogę. Nie mam wpływu, bo tu 125 potrzeba. No bo w taki sposób możemy, ale pewnie to też będzie taniej u tego typka, jakbyśmy tam poszli. No a trudno, no to tam jesteśmy w stanie za te wpisowe ewentualnie tu zrobić, tylko że to jest za 125. To by było za mniej, no ale tu niestety wszystko jest zajęte. No to możliwe, że Lubeka nas interesuje. No dobrze, w takim wypadku możemy otworzyć biznes kolejny lub ulepszyć... O, 6,5, żeby agronom 6... agronom A3 zrobić. Tu jest gospodarz. Szynk, alkohol, piwo marnej jakości, zajmie się klientami kiełbasa. No tylko, że my piwa, to my nigdzie, chyba, że tu będziemy wytwarzać piwo, ale no bo możemy pewnie brać sobie surowce z innych rzeczy, żeby wytworzyć takie piwko czy kiełbaskę, tylko rzeźnik by się przydał. Jeszcze rzeźnik to jest tutaj, nie, rybak. Który to jest rzeźnik? Młynarz, piekarz. A rzeźnik jest przez... Muszę przejść przez rybaka. No dobra. To przejdziemy przez rybaka, no. Co zrobisz? W taką pogodę będziemy łowić ryby. Co wy na to? Pa, 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 pa. Zawód rybaka. Kiermasz ryb? Nie, to będzie... Ta ryba... Śmierdzi. Zatwierdź.
I w sumie tu jest jakieś łowisko chyba, nie? Znaczy nie, to nie było, to było takie do zbierania, cholera. Musimy tam, gdzie jest takie łowisko, bo oni raczej nie mogą sobie po prostu w byle gdzie. Tu było takie, nie? Czy to było przy tym jeziorku? Gdzieś ja widziałem, że było takie miejsce, że była... Tu. Tu. Tu bym mógł. A mógłbym od tej strony? Nie, ale mógłbym tak na przykład. O. Dobra. I oni będą wtedy chyba tu chodzili. Łowimy. Łowisko. Ogromny szczupak. I tu możemy mieć okońki, pstrągi i szczupaki. To się wszystko łączy ze sobą. A, już mamy niby to zaliczone, no bo mamy obywatela, ale to tak czy siak na wolnomularze. We wzmacnianiu murów obronnych wezwanie to dotyczy szczególnie wolnomularzy. No to my nie jesteśmy wolnomularze, niestety. Znaczy, my jeszcze tu nie weszliśmy. Możemy już być w gildii rzemieślników, ale to trzeba czekać. Oni raczej sami się muszą nas zaprosić. Zbliża się wojna. Mamy już trójkę dzieci, to w sumie wypadałoby cimci-rimci robić znowu, żeby czwarte się nam urodziło. Ej, i w sumie... A, kogut już jest dorosły! Kogutowi zaraz znajdziemy jaką kurkę. Dzień dobry, jestem kogut. Ty kogut, co ty robisz? Poluję na szczury. Już masz 16 lat, kogut, przestań polować na szczury. Jakie ty masz staty, panie kogut? No, jesteś inteligentny. Kogut, będziesz łowił ryby, co ty na to? Przynajmniej będzie darmowa siła robocza. Kogut, do domu wracaj. Boże, gdzie ty jesteś, panie kogut? Do domu proszę wracać. Chyba, że ci wpierw znajdziemy kogoś. Dobra, Tadeusz. Buzi z żoną. Przecież już starzy jest. Klara, chodź tu. Będzie buzi. Buzi robimy. Cmoki. Pięknie, płodność zwiększona. Teraz tańczymy na środku ulicy. Niech się ludzie patrzą, a co tam? Będą mieli o czym gadać przez następny tydzień. No. Spokojnie, kogut, zaraz cię ogarniemy. Dobra, i teraz... 31% szans. Spróbujcie. Nam się uda, spokojnie. Czyli mamy płaski ma 7 lat. Ty, dobra, płaski. Panie płaski. Pan jeszcze nie może? Pan jeszcze nie może się szczurami zajmować. Nie, może pan. Znaczy, moglibyśmy za 5000 go wysłać do szkoły, ale wolałbym tego nie robić. Możemy jakoś ci tu powiedzieć, żeby się tym zajął? No, mówiliście, że się da. Ale w sumie trzeba zatrudnić. Tak trzeba zrobić. Dobra, płaski tu. A ciebie stąd wywalimy w sumie. Odpraw pracownika, dobra. Ty se znajdziesz jakąś fajną, która jest bogata. Tłuszcz ma. No. Tylko 32 lata ma, no ale trudno. Bierz ją, tygrysie. Bierz ją. Zbogacimy się na krzywdzie. O, idzie nawet tutaj. Zbogacimy się na krzywdzie kobiet. Będziemy je. O, biegnie do niego. No to ona, nie? Dobra, co tam mówimy? Niech Bóg błogosławi twoją cudowną dłoń. Niech wszystko, czego nią dokonujesz, się udaje. Tego właśnie ci życzę. Jakież piękne i pobożne słowa. Rozmawiajmy dalej. Dobrze. 86%. Jesteś największym pięknem wśród boskich. Jesteś zwieńczeniem chwały boskiego stworzenia. To trochę inaczej jest niż tam było wcześniej. Nie ma czego wybaczyć, schlebiasz mi. No 63, bo to takie już łosio. No wiem, bukieciki mieliśmy robić. Tu 51.
Dobra, jest. Poczekamy na to, szczerze. Ej! Spadaj! No i będzie wolniejszy. Idźcie wy mi. Dobra, dostaniesz w... No, będziesz inteligentny. No pójdziesz? Dobra, biegniesz. Ona się tu czai, ona chce. Jej się to podoba, ona chce. Miej jeszcze te świnie. Jesteś moim światełkiem w mroku. Rozpromieniasz moje serce. Sklebiasz mi, chyba się rumie. A, im nie wyszło chyba, cimci rimci. Sprząta w domu, Tadeusz. Dobra, sukcesy. 68. Błagam, no 68. Sukces. Buzi, 67. Może jeszcze z tym spróbujmy, to ma największy procent szans. Jesteś najlepsza w każdej dziedzinie. Dobra. Dawaj, byku, buzi za 72%. Kurde! No buzi nie wyszło, no. No i dupa, i teraz jest obrażona. No szybko posprzeda! Nie pozwólcie jej sprzedać tych świń! Dobra, pitolenie. Dobra, rumieni się, uzdrowiono. A ile byś chciała na ożenek? 67. A, zaryzykujmy. Czy zostajesz moją żoną? Biją się gdzieś. Kobieto, tam się klepią w ogóle. Co się dzieje? Jeden ma sztylet, drugi się na piąchy klepie. Dobra, Klara, ty wracaj do roboty ogólnie. Ty, Tadeusz, naprawdę tam sprzątasz. Będziemy musieli cię zobaczyć, jak sprzątasz. Moje dzieci dorastają, jak to jest piękne. Patrzcie, biorą śluby. No, mam nadzieję, że będą brały śluby. Dobra, Alberta, nie pierdziel, dobra. 77, no dawaj. Czy zostaniesz moją żoną? Ile razy mam prosić? No. Bardzo dobrze, bierzemy śluba. Ślub... Ale za ile? No dobra. Tadeusz nie będzie skąpił na syna, nie? Dobra, super, biegnij, a my sprawdzamy. Masz jeszcze te krowy i świnie, a spróbuj mi je sprzedać, kobieto. Tadeusz, sprzątasz serio? Tadeusz? No patrzcie, jaki pan domu sprzątający. Macie go tu. Zarabia. Ciemno tu co prawda jak w dupiu, ale zarabia. Tadeusz, biedny. Na życie. Sprzątając. Tak powoli w ogóle sprzątam. Myślałem, że mam spowolnione. Nie, jest normalnym. Na normalnym. A dobra, bo my wybudowalim, a ja nic z tym nie robię, że wybudowalim. Tylko, że najpierw to my się skupmy na tym, że tu zaraz będzie z księdzem rozmowa. O! Tadeusz to w wielkiej katedrze brał ślub za 300, a tu jakaś kurczę, jakiś kościółek na wsi za 600. No co to ma być? Ślub w kościele. Dobra. Tadeusz, przyjdziesz na ślub własnego syna? Chodź, Klara. A możemy dzieci tu przysłać? Kłaski może tu przyjść. To chyba jeszcze nie chodzi. To idziemy na ślub. No trwa ślub, to prawda. Ja czy zdąży Tadeusz chociaż. Okej. Okay. Spieszno mu. Dobra, czekaj ta. Bo mamy gdzieś tego rybaka tu, nie? To... A, myślałem, że stoją, a przecież my tak spowolniliśmy. No kurde, o, mamy na dzień dobry jakie... wędzonego okońka można zrobić z okońka. No dobra, no to róbmy okońka. Niech będzie tam 60. I później z tego wędzonego okońka. Od razu zatrudnię w takim razie dwóch pracowników. I na roboty. Ale tu śmierdzi. Musi śmierdzić, patrzcie jak sobie... I co, ta ryba tu na 100 lat, przez 100 lat będzie leżała? Przecież tu śmierdzi. I to też tu będzie wisiało przez 100 lat? No, kto będzie pierwszy? Pan nam...
Co tu się dzieje? Dzień dobry. Panie Krystian. Masz trąd. No chłop mi z trądem przyszedł na ślub. No chłopie, cię coś chyba... Wejdź mi stąd. Zajebiście, no. Super wspomnienia ze ślubu. O, no to niestety, ale rodzinka nie zdąży na ten ślub. Bardzo mi przykro, panie kogucie bulwiasty. Jakiś Gerd przybiegł. Frałka jaka przyszła, tam coś piją w ogóle. Dobra. Ja tak robię powoli, bo może jeszcze Tadeusz zdąży, ale ma daleko. Klara też. Ale to chyba... Gdzie oni? Bo to na pewno nie tu przecież. Ty Tadeusz, gdzie my ten ślub bierzemy? No to nie zdążymy. Yes. No to samo, tam leci oczywiście w końcu. No to mamy jakieś potężne cztery osoby, o pięć. Pięć osób przyszło na ten ślub. Gdzie ten chłop usiadł? Masakra. Yes. Tadeusz. No nikt z rodziny nie zdążył na ślub. Buzi, buzi. Prawda. No. Wolnomularze coś ogłaszają. Man and wife. Buzi, buzi. Wspaniale. No, no, now, now. Małżeński pocałunek. No niestety nikt nie zdążył. Rodzinka... nie to. Okej. Panie ksiądz, bo się komuś tu umarło. Niezapomniany ślub. Here I am. Jak nie możesz potańczyć? Co, oni nie chcą tańczyć ze sobą? A buzi chcą. A wy macie gdzie... Potem będziecie raczej u tego, u Tadeusza. Dobra, idźcie robić dzieci. No to Tadeusz żeś nie dotarł na ślub. Kurde, Tadeusz. Ty, Klara. Wracaj do roboty. Będziesz biegła jakoś tędy teraz? No bo tu chyba o przejście. Albo czekaj, a jak ci stanę? Nie, no to się wraca. No cóż, rodzinie nie wyszło. O, akurat mijają się. Tadeusz, weź tam im zrób podwózkę. Coś tam było o wolnomularzach. Of course. Of course. Panie, dobra, wiecie co? Sprawdźmy, czy w takim razie jest tutaj. Kogo byśmy chcieli? Może spróbujmy notariusza. Znaczy tak, sprawdźmy. Dało radę sprawdzić, kurczę, co notariusz potrafi, bo to nie wszystkie prawa te wszystkie osoby mogą robić. Nie pamiętam, czy to się dało sprawdzić, tak ten, ale dobra. Przede wszystkim... To spróbujmy być notariuszem. Tadeusz Bulwiasty. 85 punktów wpływów i jesteśmy kandydatami na stanowisko notariusza. Na razie nikogo tutaj poza nami nie ma, bo tu jest drugi notariusz, więc tam nie będziemy konkurować niepotrzebnie. I mamy wybory, które odbędą się w kolejnym dniu. Dobra, Tadeusz. No wy tam biegniecie. Tadeuszu, wracaj do domu. Zimno jest i w ogóle. Trzeba będzie też... Bo tego się nie rozwinie, nie? Byśmy musieli zbudować nowy budyneczek, chyba. No tak, to byśmy musieli nowy zbudować. Hej, dobra, a... Jak tam z krowami stoimy?
Mamy w magazynie 30 krów. Boże, jak Tadeusz to sprzeda, to będzie bogaci. No dobra, czyli tutaj dalej nie mogę. Okej. No to możliwe rzeczywiście, że my musimy zrobić to, ale to jest droga rzecz. Dobra, popatrzmy, jak pracują tutaj, łowią rybki, łowią rybki. Ty łowisz ryby, kobieto? Przecież normalnie tu jest animacja, że mają wędkę. A czemu ty nie łowisz z wędki, tylko na patrzenie? Ona wypatruje te łokonie. To jest, daje wędkarz. Raczej rybak. To jest prawdziwy rybek, a nie... To jest prawdziwy rybek, a nie wędkarz. Wypatruje ryby tam. O, widzi i od razu ten. A ty co? O, ty sobie... O, ta osoba przynajmniej sobie łowi tutaj. Nie wiem, czy takie coś chce na miniaturkę, bo pogoda brzydka, ale można sobie połowić rybcie. Można na przykład, nie? Rozwój pracownika. A wojna została przegrana, to nieistotne. Dobra, i coś tam jeszcze było, że ktoś nie mógł dokończyć trasy, ale to nas chyba aż tak nie mierdzi. Pytanie tylko tu, jak wygląda sytuacja. No już trochę mamy, a ty biegniesz, ty wracasz? Ty wracasz, dobra. A ty, Gilbercik, ty wracasz? No masz troszkę tu w magazynie, już czeka. Czeka i szczeka. Więc te cukry. Twoje stare miasto, no... Cukry już chyba spadają z ceną, coś czuję. Ale na razie niech sobie sprzedają. Jest wolne stanowisko, no to ja już sobie robię jedne. Więc luzik. Dobra, no to byśmy sprzedali te krowy. Ty już wróciłaś? Tak, i robisz. No to tyle dobrego. No to jest git, to idzie... No, wszystko jest w porządku. Beztrosko spacerujesz sobie ulicą, gdy wtem ktoś ciągnie cię za pas i błyskawicznie wyciąga nóż, odcinając swoją przytroczoną sakiewkę. Zanim udaje ci się wezwać na pomoc straży, złodziejaszek znika w zaułku. Wkrótce potem z tej samej strony słyszysz stłumione łupnięcie. Zaglądasz za róg, a z ust wyrywa ci się westchnienie ulgi. Bezczelny rzezimieszek, próbując się ulotnić, miał czołowe zderzenie z napierśnikiem miejskiego strażnika. Nikczemnik leży nieprzytomny na ziemi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kurde. Ale pozwolę sobie dzisiaj trochę wcześniej skończyć, bo mnie tak czas nagli, więc dzisiaj będzie taki krótszy materiał, ale i tak trochę zrobiliśmy, bo jest i chata rybaka, i ubiegamy się o stanowisko, i mamy kolejne dziecko, i nasz syn dorósł, i ma teraz żonę, więc idzie fajnie, ale chyba nie, oni jeszcze robią dzieci, zobaczymy w następnym odcinku, czy coś z tego będzie. W każdym razie, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle, trzymajcie się!